Witam serdecznie szanownych państwa, co się dzieje? Czy milion Polaków, czy tam 2 miliony Polaków powinno pakować walizki i uciekać z Wielkiej Brytanii? Szanowni państwo, czy funt brytyjski się zapada? Czy brytyjska gospodarka się zapada? Czy to ostatnie podrygi brytyjskiej gospodarki, w której lepiej się żyje niż w Polsce? No, jest to wielkie pytanie, czy brytyjska gospodarka da radę osiągnąć tranzycję, czy Brytyjczycy będą tak biednieć, jak biednieją w ostatnich dziesięcioleciach. Mało się o tym mówi, ze względu, że my Polacy jako naród, jako społeczeństwo, jako taka sfera medialna, w ogóle nie rozumiemy w znacznej części tego, co się dzieje na świecie. Ze względu na to, że no, w Polsce media głównego nurtu w ogóle nie należą do Polaków, a jeżeli są w nich Polacy, to piszą to, co im tam nakażą ci ich, szanowni państwo, mocodawcy z zagranicy. Tak, są to takie sługdusy zagranicznych magnatów, zagranicznych miliarderów, zagranicznych królów, zagranicznych, szanowni państwo, synów magnatów i tak dalej, więc Polacy nie są w stanie zrozumieć nic, co się dzieje w rzeczywistości w innych gospodarkach i mają gospodarczo-ekonomiczne omamy, prawda? No taka jest rzeczywistość, a wisienką na torcie tego wszystkiego oczywiście jest 1000 tumanów, które, szanowni państwo, szaleje po Polsce z dyplomami Uniwersytetu Tumanum, szanowni państwo, i próbują zarządzać, znaczy się niszczyć naszą gospodarką, niszczyć naszą gospodarkę. Taka jest rzeczywistość w Polsce. Mówmy sobie wprost, jak jest w Polsce, szanowni państwo, a w Polsce właśnie tak jest. No ale zadajmy sobie pytanie, bo dzisiaj będziemy próbowali zadać sobie pytanie, czy brytyjska gospodarka upadnie, znaczy się upadnie. No, może ona nie upadnie, czy dalej będzie, szanowni państwo, degradować się tak, jak się degraduje w ciągu ostatnich 20 lat. A dlaczego państwo nie wiecie, że brytyjska gospodarka degraduje się od 20 lat? No tak jak wspomniałem wcześniej, ze względu na to, że media w Polsce nie należą do Polaków. Media w Polsce należą, szanowni państwo, do cudzych narodów, do cudzych korporacji, do cudzych inwestorów, do cudzych biznesmenów, królów, magnatów, rodów, szanowni państwo, szlacheckich, prawda? A polscy politycy to bardzo często sługusy. Polscy politycy, polscy tak zwani propagandyści, bo ja ich nie nazwę dziennikarzami, to są sługusy, szanowni państwo, to są takie gastarbeitery tych wszystkich właśnie organizacji, firm, które wymieniłem. Ja w ogóle nic nie mam do korporacji, prawda? Ja jestem za, powiedzmy, wolnością gospodarczą, a najlepiej wolnością gospodarczą dla Polaków w Polsce. To dopiero by było, szanowni państwo, gdyby w Polsce nastała wolność gospodarcza dla Polaków w Polsce. To by były dziwactwa dopiero. To byśmy oglądali śmieszne sceny na scenie biznesowej, ekonomicznej i politycznej w Rzeczypospolitej, gdyby w Polsce wreszcie nastała wolność gospodarcza dla Polaków w Polsce. Szanowni państwo, ale to jak na razie nie nastanie, ponieważ w Polsce rządzi taki niemota, prawda, przyszedł i po 12 miesiącach mamy bardzo złą sytuację w Polsce. Zanim będziemy rozmawiać o brytyjskiej gospodarce, ja chciałbym od razu powiedzieć, że w polskiej gospodarce wcale nie dzieje się dobrze. Jednak musimy zrozumieć, że brytyjska gospodarka, szanowni państwo, zapada się, znaczy się zapada. Ona jest w stagnacji, ona nie nadąża, ona pogarsza byt swoich obywateli, tego tam, czy może obywateli, to już za kilka lat będzie za ciężko powiedziane, tego społeczeństwa, tego zbiorowiska ludzi na terenie Wielkiej Brytanii. Szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Funt brytyjski, ja to tłumaczę, funt brytyjski się zapada, emerytury się pogarszają, purchasing power Brytyjczyka skrajnie spada i wiele innych opcji także jest coraz gorszych, więc my będziemy się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest dobrze sprzedać swój dom w Londynie, szanowni państwo, czy lepiej nie jest sprzedać swój dom w Edynburgu, nie wiem, w Irlandii może, to może nie Wielka Brytania, akurat w Dublinie, prawda, to akurat nie Wielka Brytania, bo Irlandia to nie Wielka Brytania, Irlandczycy to nie Brytyjczycy, Irlandczycy to nie Anglicy, szanowni państwo. Czy sprzedać i na przykład nie przeprowadzić się do Polski, bo wielu ludzi finalnie, koniec końców, wolałoby mieszkać w Polsce i ma na to dobre podstawy, żeby mieć w Polsce znacznie lepsze życie niż w Wielkiej Brytanii. Taka jest rzeczywistość. Ja nikogo nie namawiam, szanowni państwo, do sprzedawania swojego domu, kupowania domu, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Ja nie namawiam nikogo do niczego.
Oczywiście namawiam do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczek w górę, merytorycznego komentowania, szanowni państwo, klikania kciuków w górę i rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da. Niech się prawda niesie, niech nasz naród się bogaci, bądźmy coraz bogatsi, szanowni państwo, bądźmy coraz mądrzejsi, znając prawdę o ekonomii, o pieniądze, o gospodarce, o innych gospodarkach i o tym, co w trawie piszczy. Bo gdyby Polacy wiedzieli takie rzeczy, które, szanowni państwo, ja zaraz państwu przekażę, nigdy do Wielkiej Brytanii nie wyjechałoby 2 miliony Polaków do tak zapadającej się gospodarki i zaraz to wszystko udowodnimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i powstaje pytanie, czy przypadkiem nie sprzedawać, szanowni państwo, nie sprzedać swojego domu w Londynie, w Edynburgu, w Manchesterze, w Leeds, czy w jakimś Newcastle, czy tam w Birmingham, prawda, które zresztą zbankrutowało. Co robić, szanowni państwo, co robić? Pokażę kilka opcji i dowiemy się, czy w rzeczywistości to się opłaca, czy można wracać do Polski, bo pamiętajmy, no, w Polsce jest jak jest, prawda? W danym momencie jest, no, nie za kolorowo, prawda? Ja nikogo nie namawiam do wyjazdu z Polski, do wyjazdu z Wielkiej Brytanii, do robienia czegokolwiek. Czasem dla niektórych lepiej, żeby zostali tam, gdzie są, robili to, co robią, prawda? I tak dalej, bo jak zmienią, to może być jeszcze gorzej. Dla niektórych lepiej, żeby każdy podejmuje decyzję na swoje własne ryzyko. Pamiętajmy o tym. Twoje życie to jest twoje życie. Podejmuj decyzję. Zastanów się wielokrotnie. Choć czasem jest tak, że właśnie czasem takie decyzje szybkie są lepsze niż długie, prawda? To różnie na dwoje babka wróżyła, szanowni państwo. Różnie to bywa. Pamiętajmy. Czasem jak człowiek mądry jest, to on nigdy nie podejmie decyzji, bo on jak zacznie analizować, co mu się przydarzy, co zrobi, to on nigdy żadnej decyzji nie podejmie. Mimo to na przykład, że ma wysoki poziom inteligencji, i loras inteligencji, to nigdy decyzji nie podejmie, bo jak zacznie kalkulować, to stwierdzi, że mu się nie opłaca, a przyjdzie taki człowiek, który ma niski poziom inteligencji, ale robi rzeczy i wyjdzie na to, że ten, który ma niski poziom inteligencji, może nawet jest takim trochę gburem, głupkiem, prawda, to wyjdzie na to, że on lepiej w życiu się ustawi niż ten niby inteligentny, bo ten inteligentny stwierdzi, że mu się po prostu nie opłaca, a ten po prostu pójdzie w zaparte, prawda, i przebije się przez te widły, prawda, przebije się przez te chaszcze, prawda, i dojdzie i będzie szczęśliwy i będzie miał dużo, prawda, tak to bywa w życiu, pamiętajmy o tym, że jest tysiąc takich przykładów, które przed chwilą wymieniłem, każdy musi podjąć, szanowni państwo, decyzję swoją, własną, na podstawie tego, co ma, co może mieć, co może stracić, co może... nikogo nie namawiam. My tutaj, szanowni państwo, edukacyjnie, informacyjnie, prawda, naukowo podchodzimy do sprawy, tak aby ludzie wiedzieli, co się dzieje, żeby nie musieli być ogłupiani przez zagraniczne media, które piszą do Polaków po polsku, przez ich gastarbeiterów, przez ich Volksdeutsche, szanowni państwo, przez ich popychadła. Tak jest, szanowni państwo, tak jest. Media, ja chciałbym przypomnieć, że media to jest coś takiego troszeczkę... Media to jest troszeczkę jak... Widzicie, obok media jest coś takiego jak wymiar sprawiedliwości. Obok wymiaru sprawiedliwości jest jak sfera polityczna, czyli partie polityczne. Obok partii politycznych jest policja i służby, prawda? No i media też są takim ważnym właśnie punktem społeczeństwa, gospodarki, sprawiedliwości, godności, prawa, prawda, w danym kraju. I problem w tym jest, że w Polsce media właśnie należą do zagranicznych królów, magnatów, miliarderów, korporacji. To troszeczkę tak, jakby polskie sądy jeździły na pasku zagranicznych korporacji. Ups, a może tak właśnie jest. Szanowni państwo, to tak jakby polska policja była... To tak jakby komisariat należał na przykład do, nie wiem, jakiegoś Niemca, albo jakiś sąd należał do jakiegoś Rosjanina, a prokuratora do jakiegoś Nowojorczyka, prawda? To tak to, a jakaś partia do jakiegoś Izraelity. To tak wygląda, szanowni państwo, i oni by tam z tego sterowali i dlatego to, co się dzieje w sferze polskiej medialnej, to jest zgroza. Zgroza, dlatego Polacy są ogłupieni. Polacy nie są głupim narodem, szanowni państwo. Polacy nie są głupim narodem. Jesteśmy w miarę inteligentnym narodem. Taka jest prawda. Ale jeżeli inteligentnemu człowiekowi wpajasz całe życie głupoty do głowy, no to on nie ma wyboru, tylko wybiera spośród tych głupot, bo on nic innego nie wie i ciężko mu się dokopać gdzie indziej, prawda? No i on wtedy wybiera z tych głupot. No i tyle, no i potem robi głupio, ale robi to inteligentnie głupio, prawda? Czyli robi te głupoty bardzo inteligentnie, bardzo dobrze dąży do celu, żeby robić głupoty, prawda? Tak, bo obok inteligencji jeszcze jest coś takiego jak mądrość i musi taki człowiek zrozumieć, co robi, prawda? No i u nas jest taki problem, że u nas media nie należą do Polaków.
Polaków, szanowni państwo. No, no nie należą do Polaków i nie będą należeć po 12 miesiącach rządu przez Donalda Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Hołownię. Szanowni państwo, miliardy złotych lecą do zagranicznych mediów, do zagranicznych korporacji. Nie do Polaków, nie do waszych synów, nie do waszych córek, nie do waszych wnuków, tylko, szanowni państwo, do cudzych królów, do cudzych książąt i magnatów, cudzych miliarderów i łapserdaków lecą nasze pieniądze. Po to, żeśmy, szanowni państwo, 400 lat walczyli o nasz naród, szanowni państwo, pod zaborami węgierskimi, niemieckimi, szanowni państwo, ruskimi, pierwsza zdrady, 4-4, 4-5, 3-9, żeby teraz nasze miliardy leciały, szanowni państwo, na które żeśmy harowali tysiącletni naród, żeby to było rozdawane i rozkradane, a my, żebyśmy pracowali za talerz zupy i żeby, szanowni państwo, zakazywano nam palić w piecu w sytuacji, gdy, szanowni państwo, mamy drewienko w Polsce, prawda, a na świecie jest 1,5 miliarda Hindusów i oni mogą palić. 1,5 miliarda Chińczyków i oni mogą palić w piecach. Szanowni państwo, 2 miliardy Afrykańczyków i oni mogą palić w piecach, prawda, ale Polacy w piecach palić nie mogą, szanowni państwo. No ale jeżeli macie, szanowni państwo, u władzy Volksdeutsche, zdrajców, poddanych cudzych koron, szanowni państwo, cudzych królów, szanowni państwo, cudzych królów w polskim rządzie, szanowni państwo, na ministerialnych stołkach są, szanowni państwo, poddani cudzych królów. Przecież oni to robią, to są, szanowni państwo, to są konie trojańskie, szanowni państwo, to są konie trojańskie. Jak tak dłużej może być? Volksdeutsche mamy. Czego my tam nie mamy? Hołoty jakiej nie mamy, szanowni państwo, tak? Tak, no zrozummy to. No ale właśnie przejdę teraz do sedna sprawy, aby państwu powiedzieć, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii. Czy opłaca się sprzedać dom w Wielkiej Brytanii i przyjechać do Polski i żyć w Polsce? Pomijając fakt, że pamiętajmy o tym, że jeżeli nas wrzucą w jakieś problemy związane między, które są między Ukraińcami i Rosjanami, to jest właśnie ten główny motyw, prawda? Ludzie w Europie zastanawiają się, co ci głupi Polacy robią, dlaczego oni się tak wtaczają w sprawy Ukraińców i Rosjan, prawda? Znaczy wtaczają, no dlaczego my dajemy ukraińskim oligarchom tyle pieniędzy? Ludzie nie wiedzą, co my robimy, prawda? Co my robimy? A co my robimy? Dlatego, szanowni państwo, że w Polsce no, media nie należą do Polaków, prawda? Więc my robimy to, co nam każą zagraniczne media w Polsce, które piszą do Polaków po polsku, prawda? Pamiętajmy o tym, że tak było za akwalerysty. Pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że u nas jest takie starożytne przysłowie. Niech ono pozostanie, szanowni państwo, na zawsze z nami. Powinno się je wpisać w kanon w szkole, szanowni państwo, aby wytłumaczyć każdemu, co to oznacza, a już je przytaczam. I to naprawdę nie ma na nikogo zamiar obrażać, a może i ma, może wtedy taki człowiek się otrześnie, jak dostanie kopa w dupę. Tylko świnie siedzą w kinie, szanowni państwo, a teraz wezmę łyczka kawki. A wezmę sobie dwa. No i jedziemy dalej i zobaczymy, szanowni państwo, co w tej brytyjskiej gospodarce piszczy. Jak już bardzo chce ktoś wrócić do Polski, to mam teraz taką fajną informację. Wokoło Warszawy, szanowni państwo, pojawiło się bardzo dużo ofert. Wokoło Warszawy, tak 5 km, 10, 15 km, czyli na przedmieściach, czyli najlepsze moim zdaniem, najlepiej to mieszkać na przedmieściach, chyba że to jest jakieś kiepskie przedmieście, które, nie wiem, ciągle zalewa, czy w ogóle nie ma dojazdu. No ale moim zdaniem najlepiej mieszkać na przedmieściach. Przedmieścia są, jeżeli mieszkać już w mieście, to na przedmieściach miasta, prawda? Bo w środku, w mieście to nie jest fajnie, tym bardziej w ostatnich latach to w ogóle te centra miast są kiepskie. No i proszę sobie wyobrazić, że na obrzeżach Warszawy pojawiło się, zrobiłem taki mały research, nie będę tego pokazywał, nie będę tam ciągle, wiecie, reklamował tych stron tam im. Znaczy nie reklamuję, ale nie będę im tam ciągle pokazywał, prawda? Zrobiłem mały research, szanowni państwo, i wokół Warszawy pojawiło się bardzo dużo fajnych domów wolno stojących, różnych, różnistych w okolicach 1 000 000 złotych, prawda? Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest dosyć dużo. Tak, no 1 000 000 złotych to nie jest mało. 1 000 000 złotych to jest dużo, ale wokół 200 000 funtów pojawiło się bardzo dużo
takich domów wokół Warszawy, 200-metrowych, z dosyć dużym terenem, 10-15 kilometrów od Warszawy, czyli na przedmieściach, to moim zdaniem to jest najlepsze, co może być, prawda? Dlaczego o tym mówię? Bo widzicie, bo właśnie w mediach głównego nurtu, teraz coś tam się ocknęli, mówią, że tam teraz piszą co innego, prawda? Chodzi o to, że w mediach głównego nurtu wpajali Polakom przez ostatnie lata, że za dom wokół Warszawy to masz zapłacić 3 miliony złotych, nie? 3 miliony, 4 miliony, 5 milionów na kredyt na 15% w jakimś tam banku, prawda? Bo kredyty w Polsce na 10% są oprocentowane bardzo wysoko. No ale widzicie, zaczęły się pojawiać wokół Warszawy nieruchomości za domy, prawda? Duże domy za około 1 milion złotych, nie? Czyli 200 tysięcy funtów. Nie jest to mało, ale no, nie jest to 3 miliony złotych, prawda? I to nie jest, wiecie, no, to nie jest sytuacja, w której wiecie, jakbyście chcieli na przykład zamieszkać na Gdańskiej Zaspie w szarym bloku, czy na Przymorzu w szarym bloku, czy w Żabiance, wiecie, na tych przymorskich dzielnicach w Gdańsku, no to tam 100-metrowe mieszkania próbują obtąć za 2 miliony złotych, 2,5-3 miliony złotych, prawda? W 2022 roku, jak pokazywałem, za 5 milionów próbowali sprzedawać, to w ogóle się śmiałem, prawda? Teraz widzę te same nieruchomości, które próbują sprzedać za 60, 70, 80% taniej. No ale taka jest sytuacja na przykład w Gdańsku. No i myślę, że lepiej brzmi dom pod Warszawą, prawda? Za 1 milion złotych wystawiony może sprzedaliby za 900 tysięcy, 800 tysięcy, jak już chcą sprzedać. Są oferty, które nie są z kosmosu. O to chodzi, prawda? Z kosmosu nie są, tak? Więc jeżeli ktoś by chciał na przykład kupić sobie, sprzedać sobie dom w Londynie, czy sprzedać sobie dom w Manchesterze, Liverpoolu, w Leeds, w Edynburgu, w Dublinie, prawda, czy gdziekolwiek, wiecie, w jakiejkolwiek Norwegii, czy gdziekolwiek, to rzeczywiście może się opłacać takiej osoby, znaczy może, no może się opłacać, prawda, wiecie, no bo może mieć tam dobrą pracę, prawda, i tak dalej. No, za 200 tysięcy funtów można już kupić pod Warszawą fajny, dosyć duży dom. No takie widziałem, szanowni państwo, takie widziałem oferty. Więc ludzie, którzy na przykład mają dom w Londynie i na przykład dom jest warty 500 tysięcy, a spłacili 200 tysięcy kredytu i sprzedadzą ten dom za 500 tysięcy, 300 tysięcy funtów spłacą kredytu, to zostanie im 200 tysięcy. No i za te 200 tysięcy mogą sobie kupić dom pod Warszawą, może zbiją do 170 tysięcy funtów za 800 tysięcy złotych, prawda? I będą mieli dom bez kredytu pod Warszawą. No a tam generalnie jest dużo pracy, prawda? Taka jest prawda. No nie, słuchajcie, no nie jest to domy pod Warszawą, wiecie, no 1 milion złotych jest to dosyć dużo, ale wiecie, to jest dom z ogrodem i to nie jest 3 miliony złotych za 100-metrowy apartament, prawda? Apartament, no, zamieszkanie 100-metrowe, wiecie, trzypokojowe. No, są domy po prostu pod Warszawą, widziałem, i to może być dla wielu ludzi dobre, prawda? Sprzedać sobie w Londynie dom za 500 tysięcy funtów, który na przykład zostało im 300 tysięcy do spłaty, 200 tysięcy im zostanie po spłacie kredytu, prawda? No i mogą sobie kupić taki dom pod Warszawą za gotówkę i żyć bez kredytu, prawda? Pod Warszawą, tak? Tak więc są takie miejsca, szanowni państwo, w których no, można już pokazują się jakieś rzeczy, wiecie, w takich, no, niekosmicznych cenach, prawda? Bo wiadomo, że dalej 1 milion złotych za dom to jest dużo, tym bardziej z tym ogrzaniem, prawda? Bo teraz to ogrzanie to jest bardzo drogie, wiecie. No, są ludzie, którzy już nie mają małych dzieci i na przykład mają dzieci, wiecie, 15-letnie czy 16, to nie trzeba trzymać temperatury, nie wiem, tam 21 stopni na przykład, wystarczy 19, prawda? Czy tam nie trzeba 22, tylko wystarczy tam, wiecie, 18, 19, więc to nie będzie dużo kosztować. Są tacy ludzie, prawda? Są tacy ludzie, którzy w Polsce nie pójdą do pracy, wiecie, do dyskontu za 3,5 tysiąca złotych, tylko na przykład są budowlańcami i od razu znajdą robotę, wiecie, pod Warszawą, na moim ukochanym rodzinnym Mazowszu. Szanowni państwo, znajdą robotę, wiecie, za 10 tysięcy jako budowlańcy, czy za 15, prawda, i tak dalej, tak?
Są tacy ludzie, prawda? A jak przyjdzie co do czego, no to jeżeli będą mieli szybki samochód i nie będą głupi i to sobie, jak Tusk nas będzie chciał zniszczyć, prawda? Czy Morawiecki, jeżeli niszczyciel wróci, szanowni państwo, do władzy w Polsce, czy jak wygra jakiś inny dziwoląg, szanowni państwo, i będzie chciał nas zniszczyć, prawda? No to zawsze można wsiąść w samochód i uciekać po prostu. To jest najlepsza rada, tak? No to jest najlepsza rada. No i tyle. Tak więc dla takich ludzi są jakieś opcje, prawda? Może się opłacać. Czy się opłaca kupić dalej, czy da się, czy opłaca się kupić w Polsce na przykład, czy opłaca się w Polsce kupić, na przykład, jeżeli ktoś ma 500 tysięcy, jeżeli ktoś ma dom w Londynie, albo gdzieś w Anglii, czy w Irlandii, czy w Skandynawii i ma za 500 tysięcy funtów, czy 500 tysięcy euro, 600 tysięcy euro, czy 700 tysięcy dolarów, taką nieruchomość, czy się opłaca kupić na przykład za to 7 nieruchomości w Polsce, prawda? No, te ceny są za wysokie po prostu, to się nie opłaca w danym momencie, w wielu miejscach się zwyczajnie nie opłaca, bo to jest za drogie, no mówmy sobie, to jest po prostu za drogie. Jak ktoś znajdzie jakieś perełki, prawda, no jeżeli ktoś ma 500 tysięcy funtów, no to rzeczywiście może sobie kupić 5 mieszkań jakichś małych, kawalerek, na przykład w jakimś, nie wiem, w Poznaniu, w Warszawie, no znaczy w Warszawie nie kupi, w Poznaniu, we Wrocławiu, coś w Gdyni może kupi, prawda, jakieś kawalerki po 450 tysięcy złotych za sztukę, prawda, no może sobie kupić takich 5, prawda, i na przykład taka osoba może sobie mieszkać wtedy na Wyspach Kanaryjskich, bo wiecie, dzisiaj wyobraźmy sobie, masz dom w Londynie, masz 500 000 funtów, czy masz jakiś dom gdzie indziej w ogóle w Wielkiej Brytanii i inkasujesz za to, masz dom, który jest warty 500 000 i wiesz, że jutro za 500 000 możesz sprzedać. 500 000 to jest 2,5 miliona złotych, po ile jest funt brytyjski, dzisiaj zobaczmy, szanowni państwo, po ile jest funt brytyjski. Szanowni państwo, 5,16, no to 500 000 funtów to jest, wiecie, no 2 600 000 złotych, prawda? 2 600 000 złotych. Można za 2 600 000 złotych, na przykład, można sobie kupić 6 małych mieszkań w Polsce. 6 małych mieszkań w Polsce. One są już drogie dosyć, ale można. Ja nie namawiam nikogo do tego oczywiście, ale można. Jeżeli kupimy sobie takich 6 małych mieszkań w Polsce, no to też mieszkania można wynająć, oddać pod agencję i można sobie na przykład mieszkać na Wyspach Kanaryjskich, gdzie, wiecie, dzisiaj jest cieplutko, bo popatrzmy. No w takim Edynburgu dzisiaj, szanowni państwo, w nocy jest 3, jutro 2, 2, 3, minus 1, 1, 2 w następnych dniach, tak, w Edynburgu. No wcale tam tak ciepło nie jest, prawda, wilgotno i zimno, prawda, troszeczkę słonka będzie. No nie jest za miło, przepraszam, łyczka kawki, no nie jest za miło, prawda. Oczywiście w Polsce też nie jest za miło, no bo popatrzmy, pod Krakowem dzisiaj w nocy minus 2, 1, śnieg, minus 4, 1, 2, minus 2, minus 3, minus 3. Zimno, nie? I taka temperatura będzie w okolicach Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, bodajże w Balicach w Krakowie. No, no taka temperatura, już minus 2, minus 3. No a można sobie sprzedać taką nieruchomość w Wielkiej Brytanii i kupić sobie 5-6 kawalerek w Polsce. Za każdą na przykład inkasować, bo teraz tu już wszystko jest drogie. Teraz ci kawalerka nie da więcej jak 1000 zł na czysto. Nie da ci więcej, taka za 500 000. Może ci jakoś da, ale to byś musiał sam ogarniać, prawda? Ale ci nie da więcej niż 1000 zł na czysto. Nie da ci więcej niż 1000 zł na czysto, bo teraz każda rzecz kosztuje, prawda? Ogrzanie, wszystko kosztuje, jakaś naprawa, wszystko kosztuje. No nie da ci więcej niż 1000 zł, jak jeszcze oddasz pod agencję. Możesz sobie liczyć więcej, ale ci nie da, prawda? Więc będziesz mieć 5 kawalerek za 5000 zł, będziesz mieć 5000 zł z tych kawalerek miesięcznie, czyli 1100 funtów. No i można mieć jakąś pracę online, prawda, za 5 tysięcy i masz 10 tysięcy złotych i no życie jak w Madrycie, prawda, bo popatrzmy, no w Krakowie zimno, no to trzeba grzać, prawda, w Edynburgu zimno, no sobie kupisz taki dom, wiecie, pod Warszawą, no to trzeba będzie go ogrzewać, a jak sobie kupisz 5 czy 6 małych mieszkań, nie wiem, w jakimś Wrocławiu, Poznaniu, nie wiem, tam w Gdańsku trochę drogo, to już się nie opłaca, prawda, może w Gdyni, i kupisz i będziesz mieć obłożenie, no to może lepiej być, nie wiem, na jakichś Wyspach Kanaryjskich mieszkać wtedy z tego dochodu, no bo popatrzcie, na przykład na Gran Canaria, popatrzcie, Gran Canaria, weather Gran Canaria, to jest Hiszpania, prawda? No dzisiaj jest 27 stopni, akurat jest tam dużo chmur teraz, ale wiecie, tam jest 27, 28 stopni, w nocy jest po 19, nie?
możesz sobie wynająć, a tam wynajęcie mieszkania kosztuje 600 euro, tak? Na Gran Canaria. 600 euro i masz słoneczko. Ja przypominam, jak wygląda Gran Canaria. A Gran Canaria, szanowni państwo, to jest Unia Europejska. Tam każdy Polak może się wyprowadzić. Tak wygląda Gran Canaria. Ja nie wiem, czy byliście na Wyspach Kanaryjskich. Wyspy Kanaryjskie to taki archipelag. Tam Gran Canaria, Teneryfa, Lanzarote, Fuerteventura, Palma, prawda? Na Gran Canaria jest takie wielkie miasto Las Palmas wielkości Gdyni. Obok jest wyspa Teneryfa, że wsiadasz w Las Palmas w prom i w pół godziny, czy tam 40 minut jesteś na Teneryfie, prawda, w drugim mieście, prawda? Więc mieszkasz w Las Palmas. Jak nie ma w mieście Las Palmas czegoś, co ty chcesz, no to wsiadasz sobie w prom, a dla rezydentów w ogóle prom kosztuje 10 eurasów, tylko wsiadasz sobie w prom, no i sobie płyniesz na Teneryfę. No i jesteś w pół godzinki na drugiej wyspie, prawda, w mieście 300-tysięcznym. Nie, Santa Cruz to 250 tysięcy chyba, prawda? Widzicie, nie? Tak to wygląda. No i możesz sobie mieszkać na takiej Gran Canarii. Patrzcie, Gran Canaria, Las Palmas, proszę bardzo. To jest Las Palmas, szanowni państwo. To jest miasto Las Palmas. Tu jest Las Canteras, taka plaża, prawda? Tam z tyłu macie port. Spore miasto generalnie, no nie? To wiecie, miasto wielkości Gdyni, większe nawet. Obok macie Santa Cruz, tylko wsiadacie w prom i jesteście w 40 minut za 10 eurasów. Wiecie, za 40 zł tanio jak pociąg z Gdańska do Torunia taniej, prawda? Drożej pojedziesz z Gdańska do Torunia pociągiem, jak promem przepłynie z Las Palmas do Santa Cruz de Tenerife na Canary Islands. Taka prawda, prawda? Więc możesz sobie sprzedać, możesz kupić, prawda? No ale jest pytanie, po co to w ogóle by robić? Czy ta Wielka Brytania się zapada? Tak, szanowni państwo, Wielka Brytania się zapada gospodarczo, tylko my tego nie wiemy. Dlatego Polacy jak głupi pojechali do tej Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, bo nam tego nikt nie powiedział. Dobry ojciec powie swojemu synowi: synu, zrób to jak chcesz, ale pamiętaj, że będziesz miał takie konsekwencje. To. Synu, nie zatrzymuje się, bądź odważny, ale pamiętaj, uważaj na to. Tak? Rozumiecie to? Kiedyś dziadek mojego świętej pamięci kolegi powiedział tak, który został wywieziony na Syberię przez Rosjan, został wywieziony na Syberię przez Rosjan i wrócił z buta. Na szczęście nie dostał się do, na szczęście nie zaciągnęli go do armii Andersa, bo by walczył za Brytyjczyków, prawda, pod Monte Cassino, a potem Brytyjczycy by go opluwali, prawda, u siebie i by go wyrzucili do PRL-u, a w PRL-u by go wsadzili do więzienia. Na szczęście wrócił z buta do Polski, prawda, potem jak już nas Brytyjczycy i Amerykanie zdradzili, prawda, na 50 lat ruskiego oblivionu. I on mówił tak, pamiętaj, on tak tym swoim starowinka taki powtarzał, prawda, pamiętaj, alkohol, hazard i kobiety cię zniszczą, prawda? Tak powtarzał, no i tego świętej pamięci kolegę właśnie między innymi to zniszczyło. No, nie wierzył swojemu dziadkowi, nie ten, no przykra sprawa, przykro, że trzeba takich rzeczy, no tak jest niestety, to jest bardzo wszystko przykre, prawda? Ja nie mówię tego dla zabawy. I widzicie, i gdyby w Polsce, szanowni państwo, w Polsce rządzili Polacy, gdyby w Polsce polskie media należały do Polaków, to by mówili, proszę bardzo, tylko że w Polsce nie leżą, prawda? Nawet wiecie, nawet Morawiecki pracował dla banków wtedy, gdy banki rozdawały kredyty frankowe, prawda? A już dawno było wiadomo, co się stanie z frankiem. No proszę zobaczyć, dlaczego mówimy tutaj, że gospodarka Wielkiej Brytanii się zawala? Bo jeżeli, szanowni państwo, weźmiemy GBP, szanowni państwo, CHIF, proszę bardzo, co tutaj się dzieje, szanowni państwo, GBP CHIF, to jest dla tych wszystkich, którzy uważają, że się opłaca trzymać pieniądze w funcie brytyjskim, a to jest ostatnie frajerstwo. Proszę zobaczyć, to jest wykres, szanowni państwo, to jest wykres funta brytyjskiego do franka szwajcarskiego. Rozumiecie to? I co ten wykres, szanowni państwo, pokazuje? Ten wykres pokazuje, że w 1971 roku jeden funt brytyjski kosztował 6,6 franka. I od tamtego roku funt brytyjski, szanowni państwo, zawalił się do franka szwajcarskiego do jednego franka. Dzisiaj 1,12, ale jeden kosztował frank, tak? Czyli 1 do 1, tak? Proszę sobie to wyobrazić, że tutaj w 1971 roku za 1 milion funtów brytyjskich, za 1 milion dostałbyś 6,6 miliona franków szwajcarskich, tak?
A dzisiaj za 1 milion funtów brytyjskich dostaniesz tylko 1 milion franków szwajcarskich, tak? Czyli jakbyś te funty brytyjskie wymienił na franki szwajcarskie i do dzisiaj je trzymał, tylko tak nominalnie, już nie liczymy, wiecie, procentu składanego, nic, to dzisiaj miałbyś 6,6 miliona funtów, a nie 1 milion funtów, nie? A gdybyś trzymał w funtach, to byś miał 1 milion funtów. Tak się zawala brytyjska gospodarka, tak się zawala funt brytyjski. Ludzie myślą, no dobra, ale zaraz się odbije, spadł do jednego, no to zaraz idzie do góry. I to jest niemożliwe, żeby funt brytyjski kosztował mniej niż 1 franka. Nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Nic bardziej mylnego. Proszę zobaczyć, co się dzieje z dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co się dzieje. Szanowni państwo, to jest też od 71. Dolar amerykański, za milion dolarów amerykańskich w 71. byś dostał 4,3 miliona franka szwajcarskiego, a proszę zobaczyć, w 2011 roku za milion dolarów dostałbyś tylko 700 tysięcy franków szwajcarskich. 700 tysięcy franków szwajcarskich, prawda? A dzisiaj to jest tylko 880 tysięcy franków szwajcarskich. Tak, czyli funt może kosztować mniej niż 1 franka. System emerytalny w Wielkiej Brytanii. W Polsce masz emeryturę, no ona jest mniejsza, ale w Polsce masz emeryturę o 8 lat szybciej niż w Wielkiej Brytanii. 8 lat szybciej. 8 lat szybciej. Szanowni Państwo, no w Polsce wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii dla kobiet to, szanowni państwo, 68 lat. Dla mężczyzn w Polsce 65, dla mężczyzn w Wielkiej Brytanii 60. To jest zapaść funta brytyjskiego, zapaść systemu emerytalnego. W Wielkiej Brytanii jeszcze dobre jest to, że po prostu tam jeszcze system kredytowy jest dosyć dobry, no ale on jest taki zapadający się, jeżeli chodzi o walutę. W Wielkiej Brytanii po prostu bardzo dobrze jeszcze działalność gospodarczą się prowadzi, prawda? Znacznie lepiej, tam 10 razy lepiej niż w Polsce, prawda? Ale to się szybko może zmienić, nie? Są dobre rzeczy jeszcze w Wielkiej Brytanii, prawda? Wiecie, działalność gospodarczą łatwo, bo tam bardzo niskie podatki są dla większości działalności gospodarczych, prawda? I tak dalej, to tak nie męczą. To jest bardzo dużo właśnie takich fajnych rzeczy. Ale generalnie, no, jest tak jak jest, szanowni państwo. Więc funt brytyjski się zawala i koniec, kropka. A finalnie, jeżeli myślicie, no dobra, ale to jest frank szwajcarski, to ten, tu system emerytalny, sraty taty, prawda? No ale zobaczcie, i teraz wam pokażę tutaj. Patrzcie, XAU GBP, szanowni państwo, XAU GBP, no i proszę zobaczyć, to jest wykres funta brytyjskiego do złota. Dzisiaj złoto 2081 funtów za jedną uncję, przed chwilą było 2173. W 71 roku jedna uncja złota kosztowała 15 funtów. Dzisiaj to już jest przed chwilą to było 2200 funtów, tak? Brytyjski funt zawalił się 150 razy do złota w 50 lat. Czyli ile? 15 000%, tak? Po prostu trzeba, szanowni państwo, wiedzieć. Ja brytyjskiej gospodarce życzę wszystkiego najlepszego, ale polskiej gospodarce życzę jeszcze więcej lepszego, no. Tylko musimy zrozumieć, Polacy w znacznym stopniu na marne, szanowni państwo, pojechali do Wielkiej Brytanii. Na marne. W znacznym stopniu, prawda? Ludzie sobie myślą, no tak, ale i tak miałem lepsze życie niż w Polsce. No tak, 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 ale może miałbyś jeszcze lepsze gdzie indziej, w jakiejś Szwajcarii na przykład, prawda? Czy gdzie indziej, tak. No, tam frank rośnie, tam funt spada, prawda? Tak to, szanowni państwo, wygląda, że brytyjska gospodarka idzie w dół i jeżeli się nic nie odmieni, ona będzie szła w dół. I tutaj nie ma znaczenia, kto będzie rządził w Wielkiej Brytanii, czy będą konserwatyści, czy laburzyści, tacy. Nie ma znaczenia, bo tego się po prostu nie da zawrócić, bo na świecie teraz są różne kraje, różne ośrodki, już nie da się tego kontrolować, są szybkie drogi, szybkie samochody, szybkie koleje, szybkie samoloty, lotniska, tego już się nie da, internet w ogóle, wiecie, świat bezprzewodowy w ogóle, tego się nie da ogarnąć już. To już teraz trzeba mocno, szybciutko myśleć, żeby być bogatym, prawda? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, szanowni państwo, do usłyszenia już wkrótce. Kliknijcie w dzwoneczek notyfikacyjny, notyfikujcie wszystko, tą opcję, żeby YouTube szybciutko wam wysłał powiadomienia o najnowszym filmie, abyście dowiedzieli się jeszcze więcej takich wiadomości. Pozdrawiam, cześć!